nim będzie łatwiej się poruszać, łatwiej sprzedawać. Coś do picia, napiłbym się takiej zimnej kolki. Jadę do UW Cafe. Ciao, dobrze. Ciao, bym poprosił coś do picia, proszę pana. Dobra, tylko do picia, dobra. Tylko do picia na razie, tak. Nie chcesz może kupić trochę ziółka? Dzięki wielkie za wsparcie, trzymaj się. O, przepraszam! Przepraszam, jest pan cały? Fura cała? Tak, spokojnie, nic nie stało. Okej, okay, git, kurka. Przepraszam, bo wjechałem w zakręt, się prawie sprzytuliliśmy, dobra. Miłego! Nie ma problemu, miłego. Siemano! Siemanko. Co tam się działo ostatnimi czasy? Nie było mnie, działałem trochę, o, kurczę, w nowy klub, no otwierałem, wiesz jak jest? Wiesz co, no tak, na szybko. Jesteś mi to w stanie skrócić jakoś w pigułce? Postaram się. Ogólnie sytuacja wygląda tak, no rozbijamy się, parę nowych osób doszło, sadzimy, Rudy, sprzedajemy, kupuj, no i ogólnie jest rozwój. Poleciała pierwsza rata do tego grubego szerifa, tak. A tak 20 jest. Koła, jaka tam była kwota? 20 koła. Czyli tak jak Charles wcześniej ustawił, okej. Okay. Tak, i coś mówił, że dzięki temu coś będzie lepiej? Znaczy powiem tak, sadziłem parę razy tam na daczy, Charlie pokazał nam tą miejscówkę na Sandy, mówił, że wy tam kiedyś siedzieliście, ale że teraz macie jakąś nową, no i że my tam możemy siedzieć. Tak no jest. Więc siedzimy, no i tam sobie sadziłem, no i on przyjeżdża tam Siema. Jakiś czas, ale jakby nie Piękne. Robi problemów. No. A weź opakowanie, dobrze. Dziękuję. No i, fajne, dziękuję ci. No i to chyba głównie o to chodziło, z tego co Charles mówił, żeby po prostu nie robił problemów. Tak jest. Czyli szeryf jest, można powiedzieć, troszeczkę po naszej stronie, tak? Tak, tak. No na pewno nie jest tak cięte, jak mógłby być. No na pewno. Straciliśmy kontakt z Kanadyjczykiem, już od tygodnia się nie odzywa. Szukaliśmy go, próbowaliśmy go powiązać z jakimś Tel Awiwem. Ja nie wiem, kto to jest, ale Charlie opowiadał, że kiedyś do was pracował, tam się rozeszliście. No Tel Awiw to tak, Żyd, no tak. Ziomek. No kiedyś ziomek pracował dla nas, ale potem się tam trochę nieciekawie zachował. Ja mam do niego neutralny stosunek, ale co, że Tel Awiw maczał palce w zniknięciu Kanadyjczyka? No, mieliśmy takie podejrzenie, bo wysłał na telefon Charlie'ego zdjęcie flagi kanadyjskiej. Okej. Okay. No i zaczęliśmy gmerać, ale no kontakt ucichł, więc czekam aż Charlie wróci. No i w sumie... Czy coś jeszcze się działo ciekawego, oprócz zniknięcia Kanadyjczyka, tam pierwszej wpłaty? No kasa płynie, dalej jakby węszą te ci krosowcy. Tak, tak, to jest niebezpieczny temat, coraz więcej gangów krosowych się pojawia, jasne. No tego nie zmienimy, tak. Możemy tylko być ostrożni. Otworzyła nam się knajpa niedaleko tego na Sandy, nowa tych motocyklistów. Aha. Aha, no i te klamki. Mieliśmy spotkanie z Charlesem a propos tego całego Bena Blacka. No i jakby, jako że Kanadyjczyka nie było, ciebie nie było, to jakby nie mogliśmy dobić targu. Czyli on potrzebuje kopyta, tak? Tak, ogólnie on do mnie dzwonił potem, że ty z nim gadałeś, że powiedziałeś mu, że ja mu dam klamę swoją, no ale jakby nie gadaj ze mną, więc... Tak, że czasem pierdoli, a zapłacił za te klamki? Nie no, w sensie... Nie zapłacił, ja nie wiem na jakiej to ma być zasadzie, nie? W sensie Charlie powiedział tylko, że jak przyjdzie Logan, to żebym przekazał po prostu, że Ben Black potrzebuje klamek, ale... Okej, okay, to, że potrzebuje, ile... to tak, to wiem, ale nie, że mu dam za darmo klamki, przecież musi zapłacić za to no, pieniądze. No, w sensie, no, też mi się tak wydaje, ale... Jedyne, no, co mogę dać Benowi Blackowi, to kilka mołotowów, żeby zrobił rozpierdol na mieście, ale na no, pewno nie będę mu dał pistoletu. Tak. Póki dile, co. Dile z motołowami byli, no ich była tam czwórka na tym spotkaniu. No to w czwórkę robiliście pena dwa mołotowy, więc nie wiem, czy będą w stanie kupić coś więcej, no ale... Pieniądze są, ruchy są, jeżeli chodzi o kopyta, nie chciałbym teraz sprowadzać żadnego od Siergieja, ze względu na to, że to są duże koszta, chyba że pokryje właśnie księdzu, pierdolony Ben Black, okay, no ale to może nie pogadać. Masz numer do niego, czy nie? Jasne, oczywiście, że tak. No to, no, wiesz, fajnie by było, gdybyś ty z nim pogadał, bo ja jakoś chyba nie mogę znaleźć z nim wspólnego języka. Tak, bo ci chcę po prostu urobić. Czekaj, jak on ma? No, na razie ma pocztą, pewnie śpi po jakimś zakrapianym syto, kurwa, przyjęciu. Tak, no oni szaleń są, więc... Ale dobrze, a coś jeszcze więcej powinienem wiedzieć? Ktoś nas ściga, policja? Ogólnie sytuacja wygląda tak, że raczej nie ma żadnych zatarczków. O, Pedro mnie dzwoni.
No halo! Halo, halo, kurwa! Kto dzwonił? Logan Cappuccino z tej strony, się mam. Kto? Brachu. Kto? Logan Cappuccino! Tak, kurwa, nie słyszę. Halo! Halo! Księdzu z tej strony! Logan Cappuccino z tej strony, kojarzysz, pamiętasz mnie? A, Logan! Siema, kopelat! Kopelat, siema! Słyszałem, że jakieś kopyta chcesz. Charlie mi przewijał bajerę, że to jakieś kopyto. Tak. Była taka gadka. Ale zapłaciłeś mi na to, masz jakieś pieniądze? Ja już mu płaciłem wcześniej i ty miałeś mnie tylko dać. Okej, zadzwonię do niego, zweryfikuję. Myślałem, że ci przekazał. Ale skoro tak mówi, że mu zapłaciłeś, no to jestem skory, a nawet zmuszony przekazać się dwa pistolety. Nie potrzebowałeś jakiegoś Mołotowa by też do tego? Tak. Mołotowem. Słuchaj, najlepiej jakbyśmy się spotkali, bo to ogólnie jest dosyć zawiła sytuacja. Jasne, wyślij ci GPS, akurat jestem tu z ziomem, to podbijaj. Słuchaj, tylko jest jeden problem. Jaki? Policja zatrzymała moje Ferrari i teraz nie mam jak się dostać. Słuchaj, tak będziesz wolny, to zadzwoń do mnie, to się ustawimy. W takim razie wyślij mi GPS, a ja spróbuję się jakoś dostać. Jasne, oczywiście, do zobaczenia. Do zobaczenia. Miałeś rację, pierdol jak potłuczony. Wyślij mu GPS, zaraz tu przyjedzie. On mówił, że zapłacił Charlie'emu pieniądze za tą kopytę. Ja. No nic, no, można mu warty przekazać, wiesz, on jest pierdolnięty, może kopyto mu się przydało. No może, znaczy na pewno, w sensie, bo od czego to wyszło? Właśnie. Bo on ma zatarczki z lepkim larem. Okej. Okay. Jakby, no... A za co mamy zatarczki? Jakie zasadziły zatarczki? No bo tam, kurde, zagmatwana sytuacja, no ale ogólnie była ta Suzy Riversa, która zrobiła mu krzywdę. Ona współpracuje cała z tym lepkim larem całym. No i po prostu on się chce odgryźć. Jasne. Nie wiem, tam Charlie opowiadał, tam jeszcze jakiś wątek mi z tym wchodził w grę. Nie wiem, o co chodzi. Okej, potrzebuję trochę kryptowalut, co mi się da ogarnąć szybko. I zamówię dla niego pistolet i to będzie raz, dwa. Mam nawet jakiś może pistolet w schowku. Tak mi się wydaje. Jakąś standardowe kopyto, standardową klamę. Jedną mogę mu, że tak powiem, sprzedać, bo wiadomo, że on za to nie zapłacił. Ale taki wariat na mieście, w szczególności w Los Santos, przyda się, bo będzie odwracał uwagę policji i innych gangsterów i oni zajmą nim, kiedy ja będę mógł robić swoje ciemne, czarne, żylaste interesy. No tym bardziej, że mamy wspólnego wroga, tak? Znaczy, no, tak może jest. Nie wroga. Mi tam te lepkie, nielepkie, mi to obojętne. Dla mnie ci ludzie nie istnieją, tak, ale jeśli on chce tam się No wiesz, ja go lubię. Szczerze powiedziawszy, mam do niego sentyment. Nieraz mi księdzu pomagał, a dwa razy więcej razy mi spierdolił, kurwa, moje tworzenie imperium. Tak czy siak, ja był lojalny. Przynajmniej do połowy, jasne. Więc można mu kopyto ogarnąć. A mówiłeś też o gotówce, przejdźmy do rzeczy. Mamy jakąś gotówkę zarobioną przez gang? Wszystko, co jakby zarabiamy na razie, Charlie powiedział, żebyśmy trzymali. No i po prostu co jakiś czas będzie prosił nas, żebyśmy... A prosił kiedy wasz? Ostatnio była ta ściepa na... No a zarobiłeś jeszcze do tamtego czasu, albo chłopaki coś zarobili? Ja trochę zarobiłem, no możemy skoczyć do banku, coś tam się mogę podzielić. Ile masz smalu? No teraz mam kilkanaście koła. Kilkanaście koła? A ile mógłbyś się podzielić? Wiadomo, to jest, wiesz, no jestem szefem, ja to wymyśliłem, tak naprawdę Charlie... No pewnie. Beze mnie, no. Pewnie. Nie wiem, no parę koła na pewno. No to słuchaj, ile uważasz, żeby się podzielić, to przywieź mi, a ja bardzo dużo potrzebuję, bo ja potrzebuję wozu. No tak, dla mnie, wiesz, dla mnie gotówka nie ma znaczenia. Cieszę się, że rozwijamy się. A także czym prędzej czmychnij do banku, ja tu czekam. A, pewnie. Ja sobie czekam. Pieniądze. Pierwsza pszczółka wydojona z miotką. Ale wiadomo, no, ja udaję takiego, kurwa, na kasę. Moja postać jest oczywiście lojalna wobec gangu i zależy jej na gangu. Przede wszystkim, kurwa, na widowni, na subskrypcjach. Ale potem na kasie w RP. O! Niezłe Ferrari! Siemano. No mówiłem, psy mi zajebały, teraz jeżdżę tym. W sumie też spoko rower. Jasne, i wczapiesz się w tłum. Słuchaj, mówisz, że kopyto, tak, dwa kopyta. No, na ten moment mogę ci ogarnąć jedno kopyto, tylko będę potrzebował troszeczkę malutko czasu. Wiesz, o co chodzi, bo ono ci nie przeszkadza. Jedno kopyto. No, kiedy byś takim załatwił, co? Słuchaj, bo mówiłeś, że rozliczyłeś się z Charlesem, zapłaciliśmy za to, nie? Zapłaciłem mu i to dałem jeszcze z nadwyżką. No to jasne, tak chyba właśnie mi przekazywał. Wiesz, to będzie sprawa między wami i tobą i nimi, wiesz, o co chodzi. W takim razie ja ci to kopyto jako jego pracownik dostarczę, tylko będę potrzebował, nie wiem, maksymalnie pół godziny,
Muszę podjechać, zobaczyć tu i tam. Ewentualnie jeden z moich ziomeczków da swoje kopyto tobie. Czyli jesteś w posiadaniu pistoletów, tak? No oczywiście, że tak. Dla mnie tak pierdnąć. Maszynówki, maczety, wszystko. No dobra. Nie będzie. W takim razie, jak mówię, jestem w stanie... Gdzie trzymasz te pistolety? Ale no, zgrywasz się z tym prawdziwym garduchem, kurwa. OG, nie da się samą... Co ty? Kurwa, sprawdzasz mnie? Nie mogę no ci powiedzieć, że... Nie sprawdzam, spokojnie. No tylko tylko chcę wiedzieć, czy tak wiesz, że to na pewno mamy dobre pistolety. No nie mogę ci powiedzieć, że mam tajną bazę w Sandy, o której wiem tylko ja i Charlie. Tajną bazę w Sandy. Tak, ale po co ci to w ogóle wiedzieć? Ty chcesz kopyto, tak? Ej, wracaj tu! Chciałeś tylko kopyto, no na chuj masz wiedzieć, gdzie ona jest, ha? Sandy bardzo. Prawdopodobnie 10 km jest. Terrorysta, tak? Nie mamy 10, bo resztę wziął Kanadyjczyk, tylko gdzieś zniknął. Prawdopodobnie Tel Aviv go porwał. A, no dobra, jak mówiłem, no potrzebne. Słuchaj, moim zdaniem jesteś w porządku i zawsze mogę ci zaufać. To najważniejsze, zawsze być człowiekiem słownym, lojalnym i trzymającym, że tak powiem, zimną krew czy tam palec na spuście. Wiesz, wiem, że jesteś jednym z bardziej ogarniętych, kurwa, gości w Los Santos. Mogą ci powiedzieć, kurwa, swoją matkę, nawet żonę, czy nawet dziecko do popilnowania. Dlatego kamę masz od kopa, zaraz ci to ogarnę, tylko czekam tutaj na ziomala i ci ją podrzucę, gdzie będziesz tylko chciał. Tylko potrzebuję 30 minut, no, maksymalnie. Mam nadzieję, że to nie za dużo, księdzu. Nie, w porządku, zaczekam, tylko mam jeszcze jedno pytanie. Tak? Czy nie będzie z tym problemu, jak będzie patrzał na nas DTU i ja jestem w ochronie świadków? No będzie to problem niesamowity, ale nie... Mam opaskę na nodze. Co jest, kurwa? Co przepraszam, jakby chciałem to powiedzieć im wcześniej, ale już... Ale gdzie jest DTU? Ty to odpierdoliłeś! Spierdalając to, ja cię nie znam, kurwa! Tak naprawdę jestem gejem, na razie! Nie myślałem, że wiesz, no poczekaj, no! Kurwa, DTU! Co jebał? Kurwa, Indianiec tam podjedzie, kurwa, z klamką. Jak to ma opaskę? No nie, ja na żarty powiedziałem. Znowu nowa baza, ja pierdolę. Ten księdzu to nas wpierdoli niedługo na minę. Ty wiesz, że on podjechał z opaską, kurwa, na nodze? Jest w ochronie świadków DTU, z jakąś opaską podjechał, kurwa. Ciekawe, jak długo. No, nie wiem, ale zawinąłem się stąd, kiedy on mówił, że jest że... No, on pytał się mnie, czy jak będę mu podawał klamkę, to czy będzie problem, jak do DTU będzie nas patrzeć. Ben, 60. O, cztery koła. Trzymaj. Dobrze, no, sowicie. No nie, no, od razu stamtąd się zwinąłem. Ej, co ma Logan na twarzy? No widzisz, ja mówiłem, oni są, no przypałowi są. Tam w ogóle był jakiś ten, ziomek, który udawał, kurwa, jakiegoś... Krawca czy innego? Krawiec! Słyszałem o tym krawcu, że wbijał nożyczki, kurwa, babą w plecy. No. Ktoś mi opowiadał o jakiejś rozprawie, ale ja to tam typa nie widziałem. Ja idę się pokręcić po mieście, jakbyś coś wiedział, to w kontakcie. Dobra, jadę wpłacić kasę. Dzień dobry, Melissa-san. Po pierwsze chciałbym zasiłek, a po drugie chciałbym wpłacić pieniądze. Proszę bardzo. O kurwo ty, ała! O, myślałem, że przejadę przez żywopłot. Damn! Stabilizator jeszcze się kurwa ukruszył. Dobrze, że nogę zabezpieczył. Oh, fuck. Halo, Ben? Słuchaj, źle zaczęliśmy w ogóle te dobijanie targu. Aha. Powinniśmy od razu przejść do konkretów. Będziesz miał te pistolety czy nie? Ale jeden czy dwa? Będę miał jeden. Tylko bez żadnego DTU. Mam nadzieję, że sobie żarty robisz. Nie, no ta opaska to była sztuczna, przecież wkręcałem cię. Nie no, wiesz, możesz mieć opaskę, możesz mieć jakiś tam wyrok na boku i musisz go odsiadywać w mieszkaniu czy coś w tym stylu, ale żebyś podsłuchów żadnych nie miał, ani nie wpierdzielimy w żadne problemy. A kiedy ja cię w ogóle kiedykolwiek wpędziłem w problemy jakieś? W sumie tak się na wolniu zastanawiam, to w sumie nigdy. W sumie no może być w targu. Tylko słuchaj, no potrzebuję trochę czasu, żeby ta klamka się pojawiła tu i ówdzie i wtedy do ciebie dryndam i działamy. Bo skoro rozliczyłeś się z Charlesem, a na pewno się nie rozliczyłeś, to w takim razie po mojej stronie zostało tylko ci wręczyć pistolet z amunicją. W rzeczy samej, powiedz mi, gdzie teraz się znajdujesz? No teraz kręcę się po Los Santos, ale teraz się nie możemy zobaczyć. Jak będę miał towar, to się wtedy zobaczymy i ci go przekażę, ewentualnie jeden z moich żołnierzy. Potrzebowałbym się z tobą spotkać teraz, muszę ci coś pokazać.
Żebyś miał po prostu większe zaufanie. Dobra, jasne. W takim razie wysyłam ci już GPS-a, tylko nie przyjeżdżaj z żadnym DTU. Jasne. Stacja benzynowa, wysyłam ci GPS. Widzę cię. Halo. No halo, co tam? Co mi chcesz pokazać? Co? Co mi chcesz pokazać? Ten strój! Chciałem ci pokazać ten strój! Co ten strój oznacza? Że zaraz piję do leci nożyczki. Wow, 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 dostanę się! Wow. Dostanę się! Ej, co ty robisz? Ej! Co ty, jest popierdolony? Kurwa, to jest krawiec! Księdzu jest krawcem! Odkryłem prawdę! O, siema księdzu, cześć! Ej, w ogóle spotkałem tego, kurwa, jak go się nazywa? Tego nożyczkowego typa, krawca! Spotkałem stary krawca! Pojebu, po tej porze tutaj strasznie dużo. Na początku myślałem, że to ty, ale miał taki dziwny kostium na sobie. W ogóle pojebany, bo przyjął takim samym skuterem. I ja tu wychodzę i do niego zagaduję, siema, co to za strój? Ale i że jestem krawcem, zaczął mnie gonić, kumasz! To wyglądało tak, jakbyś ty był krawcem, ale przecież niemożliwe, nie? Przecież mnie uniewinili, miałem rozprawę z sądową. No jasne, i słuchaj, zrobimy tak, że po tej burzy zrynam się do ciebie i mój ziomal ci podrzuci tam kopyto, nie? Nie mogę zabić czarsa. Dodatkowo dwa mołotowe, ale mam nadzieję, że dobrze z nich skorzystasz. Że zrobisz dobre rozpierdolę. Będę, oczywiście, rozpierdolę tego. Tego syna kurwy i Belzebuba. Tak. Steryda. Tak, tak, w sensie, a co, masz z nim na pieńku? Na pieńku? No będzie siadał mi na pienie, kurwa, na pewno. To jest frajer. Oh, wow, dlaczego jest frajerem? Nie dość, że się rozjebał, to jeszcze mi zajebał mi Suzy Rivers. Dupczy ją. Aaa, to akurat słyszałem. Słyszałem, że Suzy Rivers siada teraz za dużego żelastego, kurwa, jędrule. Tak mówią. Kurwa, od tych sterydów to mu nie staje na pewno. Możliwe, ale wozi się z nim. Zobacz, Suzy kiedyś z nami, Suzy teraz tu i tam. Ale widać, że ta kobitka tylko szuka dużego bolca i przede wszystkim grubego portfela. Wyszło się do dworka, gdzie jest kurwiskiem. A hulała z nami i robiliśmy z nią biznes, a teraz zobacz. Byle gdzie zawieje wiatr, chorągiewka robi skręt. To smutne. Ja rozpytałem wojnę w Los Santos. Właśnie jestem na polu bitewnym. Wojnę? Niedługo będzie Uzi Pancho i... Ale kto z kim wojnę? Jak tu wojnę? Ja kontra Larry. Ty kontra Larry? Przecież Larry to jest potężna mafia. Nie masz szans, Larry, na pewno z jego ludźmi. Jest tysiące. Są uzbrojeni. Może mi obciągnąć. Nie boję się go. Jak będzie trzeba, będę ich wszystkich rozpierdalał. Musisz mieć plan. Musisz mieć plan, księdzu, żeby działać przeciwko takim gangsterom. Właśnie mamy. Dobra, słuchaj. Pojedynczo ich kurwa wszystkich porywać. Później kurwa będziemy ich gwałcić w lesie, a na końcu rozpierdalać. Okej, słuchaj. Będę miał towar dla ciebie, ustawimy się. Tylko bez żadnego DTU i podsłuchów. To będę musiał wziąć opaskę i podsłuchy. Jasne, teraz też jesteśmy podsłuchiwani? No tak, na bieżąco. No, jasne. Będę leciał i zadzwonię do ciebie później, jak będę miał towar. Jasne, dobrze. Poczekam na towar, na takie stolety. Stolety i mołotowe gratis, z którymi będziesz rzucał gangsterów. Cześć. Tak, tak. Dziękuję. Dzień dobry, wszystko okej? Okay? Dzień dobry. Ja... Podwieź pana gdzieś. A dałby pan radę? No a gdzie? Do Cendli. No to wsiadaj pan, bo ja też tam jadę. Świetnie, dzięki. Poczekaj chwilę. Mam nadzieję, że nie ukradziesz motocykla. Nie, no co ty. Dobry, gotóweczko. Dzięki wielkie, heja. Dobra, jesteśmy na głównym parkingu. Możesz mi podrzucić do siebie numer. Jakbym coś znalazł, to może się odezwę. Możesz mi udostępnić kontakt. Dobra, uważaj na siebie. Dziki grasują w mieście. Co jest? Co jest, gościu? Co ty tu odpierdalasz? Ale dziczek. Słuchaj, dzisiaj jeszcze nie będziemy gotować. Czekam na czarca. Ale jak tylko się pojawi, ruszamy. Jasno, nie ma problemu. Będę sobie tutaj panią kiepa. Spoko. Coś mówiłeś jeszcze? Okay. Idę coś zjeść. Idę coś przekąsić. No halo, Ben, co tam? Ja jestem na łączach już teraz, więc będziesz miał na teraz tą klamkę? Procesuję całą, że tak powiem, zakup, sprzedaż, zaraz wszystko będzie. Tylko potrzebuję no 15-20 minut, ale jest to do zrobienia, tak. Dobra. 15 minut, jedno kopyto, 40 pocisków. Jakie to jest kopyto? Dziewiątka, bardzo mocny kaliber, gruby wylot, szlufy, bez tłumika, 30 pocisków nieznaczonych też będziesz miał. Dobra, świetnie. W takim razie oczekuję na twój telefon. 20-25 minut, procesuję to, ale dzisiaj na pewno będziesz miał kopyto i może nawet kogoś odpierdalisz. No. Dobra, świetnie. W kontakcie. Pracuję nad tym, cześć. Potrzebuję od ciebie kopyta i z 30 pestek,
A ja, bo potrzebuję dla księdza, a ja tobie wręczę nowe kopyto za jakąś godzinę, dwie, bo czekam na przesyłkę od Witalija Siergiejowa. Okej, pewnie. No, i amunicję też ci wszystko tam, więc daj mi kopyto, 30 pestek, dzięki wielkie. I zajebiście, dzięki wielkie, stary. I ja ci dostarczę nową klamę tej samego kalibru, te same pociski, no, czy to mi czystą, co najważniejsze. Dzięki wielkie za pomoc, jesteśmy na łączach. Trzymaj się. Trzymaj się. Czas na kolejny dzień w sklepie Hogan's Guns. Hogan's Guns. Noże, sprzęt bojowy, pistolety, słucham. Słuchaj. To ty, Ben, tak. Tak, to mam ja. Mam dla ciebie twoje zamówienie. Ty zamawiałeś... I jeszcze dzwonię w innej sprawie, słuchaj. Tak, słucham? Kurwa, miałbyś oczywiście na procent. Pożyczyć mi kasę? Aktualnie nie mam gotówki, no. Muszę pogadać z moimi ludźmi, a jakie to są te kwoty? $1000 i za te $1000 dzisiaj jeszcze wieczorem przyniosę 2000. Słuchaj, za to $1000 co innego zrobisz i to będzie powiem ci to. Zrobię wszystko. Fajne zadanie, misja dla ciebie będzie. Bardzo ciekawa misja i nie będziesz musiał mi nic oddawać. Wyślij ci teraz GPS-a do mojego sklepu, tylko wiesz, nie mi ogona. Do zobaczenia w Hogan's Guns. Cześć! jak przyjdzie z psami, to Valerie Quita mam wyjebane. Nie, no żartuję. Ale żeby nie przyjrzał z psami. Tragedia na klifie. Coś tu pisze. Mrs. Crazy Express Falling East. Kurwa, ciężko. Tak, podchodzę do miejsca. Zaraz powinien być. Bądźcie czujni. Ustawcie snajperów. A, księdzu! Witaj, brata! Zapraszam na straga! Dzień dobry! Dobra cena, brat! Afgan, dobra rzecz! Zobacz, mam to tak, zaprosiłeś! Witam cię w Logan's Shops! Jakbyś w ogóle Hogan's Shops, przepraszam, Hogan's Shops! Kurwa, trochę jak na Syrii, ja pierdolę! Tak, stary, jakbyś miał kogoś jeszcze podesłać, żeby potrzeba klamotę, to ja chętnie obsłużę, chętnie wyjaśnię, czy potrzeba kałacha, czy kurwa coś krótszego, jakieś Uzi, wszystko ci ogarnę. I tak jak się umawialiśmy, zawiniątko w gazetkę, proszę. Jakie zawiniątko? O! Dzięki. Super. Powinno świetne. Wszystko się zgadzać. Rozmawialiśmy też o 1000, dlategoż to. Daj mi chwilę. Ben Black. Tak, dam ci małe zadanie. Potrzebuję do lekkiego zamieszania na mieście. Ben, to jesteś ty. Klocek, kurwa, powinien być w tym momencie na twoim koncie. I wykurwisz tym w policję. Okej. Radiowóz, ale posłuchaj, nie musi to być radiowóz, w którym ktoś jest. Nie musi tam być policjant. Chciałbym tylko mały rozgardia, żeby policja wiedziała, że musi mieć na baczności. Jakikolwiek radiowóz wysadzić, kurwa, mołotowem, wrzucić, żeby się, kurwa, spalił i fajnie, jakbyś mi podesłał zdjęcie albo filmik. Może ktoś ci zrobić, może masz chłopaka do pomocy. No ja jasne, zrobię. Nie spieszy się, ważne, żeby była dobry moment. Nie na siłę, dobry moment, na pewno wyczujesz. Tak. Tylko powiem, że jeden młotow nie wysadzi radiowozu. Nie wysadzi? Już próbowałem. A ile by wysadziło? 4. Spróbuj rzucić na razie jednym. I rób swoje. Rozgadamy się później, jeśli chodzi o rozliczenie. No dobra. Dobra, czyli chcesz mały rozgardiasz na mieście. Mały rozgardiasz, żeby policja dostała trochę w ciry. Nie musi przecież być wysadzony, możesz rzucić kurwą do radiowozu i spierdalać. A może akurat wysadzi się, nóż, co tam już? Ja myślę, żeby wysadził, to jest mocny mołotow. Poczekaj, chyba mam jeden pomysł. Co? Co on znowu knuje? Pistolety, tanie kopyta, na dowóz, amunicja, przebijamy numery, mołotowy, termity, ładunki wybuchowe, zapraszam, dobre ceny, dowóz na dzisiaj, zawsze dobra cena, Hogan's Show. O! Jak jesteś gotowy na rozpierdol, ja zawsze jeszcze. Jasne, wow. Spokojnie, to ja, Ben. Dobra, tylko musisz się pilnować, masz do tego ludzi w ogóle? Kurwa. No tak jakby. Jasne, spoko, daj mówię. Kurwa, 6 kobiet w swoim życiu już. Możesz też rzucić mołotowem w kogoś, wiesz, blisko policjanta, zrobić rozgardiasz. Po swojemu, wiesz, możesz mi to nagrać, nagranie, wysłać i będzie dobrze, jasne. Wszystko git. Klapa sprawa. To ty jesteś tym nożyczkarzem? No tak, a kim? A, to ty, jasne. Zmienia się całkowicie, jakby przybierasz tą postać. Ale tylko jak noc jest. Jasne, no jakbyś czegoś jeszcze potrzebował, właśnie jakiś nożyczek, maczet, to też postaram się coś skołować. Na razie jest cię nic, ale pracuję nad tym. Wiesz, potrzebuję trochę czasu. No jak mówię, no na razie, ja jestem umówiony za 20 minut na zdjęcie tej opaski. Na razie DTU, kurwa, ciągle jest na ogonie, więc nie mogę na razie zabijać ludzi. Ale za 20 minut mi ściągną,
To już będę mógł zacząć. Jasne, nie spiesz się, spokojnie, rób po swojemu, wiesz, zemsta, czy tam czego tam oczekujesz, najlepiej smakuje na zimno, z wyrachowaniem. Sprzęt już masz, teraz potrzebujesz jakiegoś pomocnika i na pewno sobie poradzisz. No dobra, znajdę kogoś. No to co? Chyba mam pomysł. Jak coś, to wysyłaj mi zdjęcia, dzwoń i informuj mnie o przebiegach twojej wielkiej misji. Dobra, ale bo wiesz co, jak jesteś tym krawcem, to może do mnie nie dzwoń? Jasne? A to nie jest tak, że teraz współpracujemy razem, jesteśmy, wiesz... No nie! To jest teraz tak, że Charlie, kupiłeś kamko od Charlie'ego, a ja po prostu cię przekazałem. Ogólnie nie używaj za dużo telefonu, nie pamiętaj za dużo. Powinniśmy stąd już iść, bo jak 10 minut jestem poza Sandy Shores, policja przyjedzie. Dobra, to w kontakcie, uważaj na siebie, cześć, trzymaj się. Ja to sobie nie znasz. Tak? Słuchaj, a co robisz po południu? No, jestem trochę zajęty, ale zależy o co pytasz. Teraz! Co jest? Tak, słucham. Kurwa, nie wiem. Myślę, że baba będzie. O, szkoda. Myślę, że jakaś laseczka fajna odbierze, pogadamy. Proszę bardzo, smacznego. Upal się dzisiaj, bo jest sobota. Upierdol się jak szalony, cześć. Excuse me! Dobry, dzień dobry. O, ale mija. Co palcem pokazujesz? Ale wcipeje się, wbija to body. Ludzi strasznie. Cipsko pięte przez body, body obcina cipsko. A, bimbały skaczące, wielkie dupsko. Dzień dobry. Tak, chciałbym coś zjeść i czegoś się napić. Jasne, to tutaj ma pan... Jakiś klasyczny zestaw, o, burger i shake truskawkowy. To byłoby niezłe połączenie. Frytki będą gratisowo i napoik też może pan powiedzieć, jaki chce. Kolka, sprank albo woda, bo to też jest w zestawie. Dobrze, to może być Coca-Cola, to tutaj obsługa jest, tak? Tak, tutaj koleżanka obsłuży. Świetnie, widzę nowa knajpa, już dzisiaj widziałem, byłem u was. Gdzie jesteś się? Tak? I co, smakuje panu? No, przepysznie jest, ale obsługa Świetnie, chyba o wiele lepsza niż jedzenie, o ile da się to w ogóle przebić. No dziękujemy. To kto? Kurwa, ty jebana. Ja tylko idę im zanieść to duże zamówienie zaraz. Jasne, do zobaczenia. Do zobaczenia. O, hejo! A, blada, ruda, chuda, też fajna. A ten burger to classic czy lucky? A, wiesz co, jak gadam z tobą, to czuję się lucky, więc poproszę lucky. I wpierdalaj łoniaki z moich jajaki. Futomaki, kurwa, sushi, wiesz o czym nawijam? Pięta w piździe, kurwa, sucha. Kumarz, o czym wiesz, że to mówię z przyjemnością, ale tego nawet nie słuchać, bo to mówię do siebie samego. I słyszą to tylko wy, czy ja i widzowie. Oni tego nie słyszą. Nikogo nie obrażam. Aha, kartą, tak? Pojedne, masz panu gotówkę. No właśnie, wziąłem gotówkę, więc już kurwa nie mogłem. Jaka to w ogóle cena była tego zestawu? 75? Lucky burger i shake. Czyli ile razem? 70. Wow, 70. Tak tanio, okej, okay. To coś się musiało... Mam jeszcze dla ciebie kolę i frytki, proszę. O, la, no to powiem wam, że macie nowego, stałego klienta, dziewczyny. No taki zestaw za takie pieniądze i to jeszcze tak dobry. Smaczny miał w każdym razie. Dziękuję, bardzo dziękuję. No do widzenia, dziewczyny, dobry wieczór i dobranoc. I powodzonka w interesie. Hej ho, jest tu ktoś? Charlie, ukrywa się tutaj, a może Eddie? Eddie! Czekajcie, można kocurka pokłuć. O! Można! Ale fajnie, kiciu misiuś, kurwa! Misz kicz! Lubi kicz! A, się człowiek by zastanowił, to spędził tu sporo czasu. Szybki termit. Która jest 22, ale pewnie psiarni z od chuja nie da rady teraz termitu zrobić. A że policja jest czymś zajęta. Dobra, obym ścisnął szybko te literki. Dobra, 3, 2, 1, R, 8, F, X, N. Ja idę już psy. LOG sam zarobi ten kwit, skurwysyny. Aha. Przepala się już? Gazu, dziecino. Potrzebuję tego szmalu, kurwa, żeby się spłacić. Hello fucking G. Pakuję cały kwit do plecaka. Gazu. No co tak długo? Kurwa, szybciej, LOG! Fucking! Okej, pozostałem po sobie mój znak zodiaku. Jest! Klocek! Chyba w dupę! Hey yo, crazy boy! Proszę bardzo, sprzedane. 3 sztuki, super. Schowek. Cała kasa tutaj. Termit. Wezmę tylko jeden. I zaraz wrócę się po klamę dla niego. Ale nie chcę ryzykować tą klamą. 3, 2, 1, zaczynamy. 8. Z, F, 7,
2. Okej. Szybka akcja, Logan. Polodunek wybuchowy, jazda. Wale Boga z dupy, jasna. Maska antykondonowa, założona. 2, 6, 7, ZG. Psss, kurwa, jebać, policzymy, że co chodzi. 2, 6, 7, ZG, kurwa, odpierdalamy wszystkich. Psss, 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 psss. ZG, kurwa, doi kozy. Krowy też. Psss, 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 psss. Kurwa, patrz, jak to jest, jaki jestem, kurwa, awangardowy. Jaki jestem, kurwa, chuligański. Psss, psss, psss. Na koniec streama, kurwa, walimy. 2, 6, 7, kurwa. Mamy kasę. Siemano, co ty tu robisz? Gleba, nie ruszaj się! Kurwa! Co kurwa konfidencie mi nagrywasz? Dawaj telefon, dawaj telefon! Dawaj telefon, powiedziałem! Ała, tak już, nie bij, no proszę, ała, kurwa, ała! Dawaj telefon, powiedziałem, dawaj telefon! Już! Czuję jebany! Nie no, nie no, nie, ała! Ostatni raz mnie nagrywasz! Uważaj na siebie, ciao, bambino! Dobrze odgrywał. Oła, oła. Siema, mam kopyto, ale bez klamy. Boże, kopyto bez klamy, bez amunicji. Sorry, latem już pomieszczę cały jebany dzień. Jasne. Trzymaj, ty masz jakieś pestki ogólnie? No, myślałem, że przepu nas nie pozna, myślałem, że ty nas troszkę wyszedł. Ja się już, kurczę, niczego nie boję. Ojebałem przed chwilą dwa bankomaty, więc jakieś cztery koła brudasów zarobiłem. Ale lecę się przespać w Kim, odpocząć chwilę i może jeszcze dzisiaj się pojawię. O! Ty chcesz więcej towaru, czy mniej? No więcej, więcej, bo już miało co robić jutro z rajca. Też... Masz coś jeszcze? O kurwa, nice! I to mi się przyda, dzięki temu przetrzymam dusz... Oho, pięknie! A, tylko musisz zapakować. Zapakuję, mam tam trochę kilka toreb. Wow, to jest twoja nowa fura? Tak, no kupię sobie. Świetnie wygląda, fajny ten silnik wystający tu. Ile łącznie cię wyszło to? 19, ale jeszcze faktury nie wiem, znaczy 19 i coś tam, ale faktury nie płaciłem, bo nie mam kasy. Pewnie, pewnie. Kurwa, nieźle. Okej, słuchajcie, jutro się będziemy łapać, pogadamy, może wróci Edward. Nie wiem, czy go poznaliście, ale powinniście na pewno. A Charleston będzie w poniedziałek, więc będziemy działać wtedy żwawiej. Jasne. No, trzeba by się kłata, ten biały, znaczy nie ten biały proszek, taki inny kłata, to jak to się nazywa, to się... żyłe bierze? Albo gdzieś tam heroina. W to nie jesteśmy zaopatrzeni. Na razie musimy nasze siły przekazać na metamfetaminę. To... O, właśnie o to mi chodziło. Tak, ale bez Charlie'ego nie ruszymy, tylko ten gość zna przepis. No chyba, że wy coś wiecie. No to właśnie o tym mówię, no. Nie, nie za dużo. No. Dobra, słuchajcie, widzimy się jutro. Ja będę od rańca pewnie latał, będę się kręcił, więc jesteśmy na łączach. Dobra, widzowie. Papatki, papatki. Essa. Bang, do my ones, I'll do with gang. Jump out cars or jump out bands. They run when they hear that the tingles bang.